Martyna, co będziecie pisać przez te 3 dni? Dzisiaj piszemy polski, historię i WOS, czyli część humanistyczną. W środę piszemy część matematyczno-przyrodniczą, a w czwartek językową. Jak samopoczucie? Nie stresuję się, wszystko jest okej. Okay. A myślisz, z którym przedmiotem sobie najbardziej poradzisz, najlepiej? Najlepiej chyba z historią i WOS-em, a najbardziej się boję matematyki. A dlaczego? No bo humaniści mają, że się boją matematyki. Jak samopoczucie przed testami? No dobrze, już mi poprawili ten humor, już wszystkie koleżanki, koledzy, już jest lepiej. Dobra, którego przedmiotu się najbardziej stresuje? Najbardziej się boję o dziwo angielskiego. Niby jestem z niego dobra, ale boję się, że nie napiszę na miarę swoich możliwości. A najlepiej z którego przedmiotu się czujesz? Najlepiej? No, może tak z historii, z przyrodniczych. Z przyrodniczych, próbne mi dobrze, bardzo dobrze poszły, więc tak. Mam dobra, nadzieję, fajnie. Że będzie tak samo. Którego przedmiotu najbardziej się boisz? Nie obawiam się niczego. Nie obawiasz się niczego? A dlaczego? Wszystko na luzie, no. Poradzisz, tak? Którego przedmiotu najbardziej się boisz? Najbardziej obawiam się chyba języka. Dlaczego? No, niestety wybrałam sobie niemiecki i nie wiem, jak z tym podołam. A najlepiej? Najlepiej chyba z matematyką polskim, historią WOS-em. Nie wiem, jakoś tak najmniej się po prostu boję matmów. Którego przedmiotu najbardziej się boisz? Matematyki. Dlaczego? No bo nie idzie mi trochę. Nie idzie ci. A jak samopoczucie ogólnie? Stresujesz się? No troszeczkę. No bo to taki ważny egzamin, tak? Tak. Dobra, a myślisz, którego przedmiotu sobie najbardziej poradzisz? Znaczy na pewnych testach wyszło mnie lepiej z polskiego, to myślę, że też tak pójdzie lepiej.